zdobył Grosicki, ale niedokładnie grał Jeleń wprost pod nogi Siwoka. Klasil. Grosicki niepilnowany, wraca teraz Mariusz Lewandowski na wolne pole. Jest szansa, Kowalewski i mamy bramkę zdobytą przez tego, który wszedł w drugiej połowie, czyli Necida. Jeszcze raz ta sytuacja. Kolejne bardzo dobre postępowanie, zadanie do Grosickiego, ale to już mówiliśmy, przerabialiśmy w pierwszej części spotkania. Tutaj niepotrzebnie dwóch naszych zawodników atakowało piłkę. No i niestety nie mieliśmy już szczęścia. Piłka została przy nodze Messiga, a ten spokojnie, bardzo dobrze wykończył tę akcję. Karne Czechów, że mamy powtórkę bramki. Nie wszyscy jeszcze pod nogą. Sporo szczęścia na jednak. Napastnik. Tak, jeszcze odbicie od słupka. Jonas Necic. I rzut rożny dla Czech. Jeszcze raz ta jego bramka. Necic. Klasil. Ostech. Duża szybkość teraz Czechów. I proszę. Necic miał okazję, Rosicki, Fitzman. Widać teraz zespołową grę naszego rywala. I mamy 2 do 0. Uradowany strzelec drugiej bramki. Gratulacje po tym dośrodkowaniu Pospiecha. Tak, ale to już jest bodajże piąte czy szóste bardzo dobre dośrodkowanie. Błąd Polczaka w ustawieniu, nie upilnował Klasila. No i myślę, że... Tak, ale zawodnik też, który dośrodkowywał piłkę, miał sporo czasu zobaczyć. A tutaj jeszcze raz sytuacja